Sezon się zakończył, w zasadzie runda zasadnicza się zakończyła. Zajęliśmy drugie miejsce w czwartej grupie drugiej ligi. Na 20 meczów wygraliśmy 16. Tylko jeden mecz więcej wygrał zespół z Tomaszowa, który nas wyprzedził dwoma punktami. Cieszę się, że w tym bezpośrednim meczu z liderem naszej tabeli nawiązaliśmy u nas wyrównaną walkę, przegrywając 3-2 i zagraliśmy zdecydowanie lepszy mecz u gospodarza, wygrywając 3-0. Także graliśmy jak równy z równym, można powiedzieć, były to bardzo ciekawe mecze. Myślę, że dla jednego i dla drugiego zespołu. Natomiast jeżeli chodzi o generalnie podsumowanie występów w drugiej lidze jako zespołu, to ja cieszę się, że ten zespół w trakcie tej drugiej ligi dojrzewał, nabierał doświadczenia taktycznego, że przenosiło się to, co robiliśmy na treningach, przenosiło się na grę na boisku, że w większości dziewczyny realizowały nasze założenia przedmeczowe czy korekty w trakcie meczu. I tak jak powiedziałem, no, cieszę się, że zespół dojrzał, rozwinął się i nabrał, myślę, poprzez grę w tej drugiej lidze, doświadczenia takiego boiskowego.